Cześć, witajcie. Dzisiaj wracamy już do domu. I tak się właśnie kończy moja historia krótka w Polsce. Było bardzo fajnie, przyjemnie, ciekawie. Więcej opowiem Wam już jak wrócę. Przede mną dzisiaj 13 godzin, ponad 13 godzin podróży. Jest pochmurno, gdyż zmierzam do kraju pochmurnego, więc już mnie tutaj nie rozpieszcza na koniec pogoda, ale widoki są piękne. Bardzo właśnie lubię takie widoki, pola, takie właśnie typowo polskie, ciekawe miejsca. Co powiem? Jest mi trochę smutno, trochę się cieszę i takie wszystko pomieszane, poplątane ze wszystkim. O, tunel. Dobrze, to będę chyba dalej coś tam nagrywać dla Was dzisiaj. Zobaczymy. Ciekawostką jest, że mam rachunek z duty free i będę chciała odzyskać podatek z Polski. No to sobie jadę w pierwszej klasie do Wrocławia na lotnisko. Tak więc dojechałam, jestem na lotnisku we Wrocławiu i Wam powiem, nie było się bez przygód, ponieważ Wenusik, jak to Wenusik zaliczyła glebę we Wrocławiu przed samym dworcem głównym, ponieważ był chodnik i chodnik był bardzo śliski. Ja się z tym nie liczyłam, ponieważ no nie mieszkam we Wrocławiu. Jak grzmotnęłam, to tak, że aż sobie rękę rozcięłam i paznokieć naderwałam, że mi krew leci. Znaczy leciała. Także od dziś chyba nie lubię Wrocławia. No ale jestem właśnie na lotnisku i jest całkiem spoko. Nie jest to duże lotnisko, nie ma co się bać. Jest bardzo prosto. Na tyle prosto, że nie mogłam znaleźć tax free, ponieważ jest nieoznakowane i za to bardzo duży minus mogę przyznać temu lotnisku. Co się okazało z tax free? Nie można mieć tych rzeczy otwartych, odpakowanych. Muszą być z metkami, ze wszystkim. Niestety o tym mnie w sklepie nie poinformowano, także bardzo duży minus dla Zary w Poznaniu. Tak, także tu jestem bardzo niezadowolona, bo przez głupotę tych pani straciłam w tej chwili pieniądze. No i co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Jedna pozytywna rzecz. Tam jest restaurant i można się fajnie tanio najeść przed lotem i to Wam mogę polecić na pewno, żeby coś było na tego plusa. Odprawiłam się, także już sobie idę do sprawdzenia mojego bagażu. Wracam obładowana jak wół, a Wam powiem, że po prostu nic nie kupiłam, tylko kupiłam takie różne małe drobiazgi i pokażę Wam, co kupiłam ciekawego już jak wrócę do domu. Na pewno będę zmęczona, bo jednak jechanie. Podróż z ciężkimi dwoma bagażami, wyjście z pociągu, upadek. Kobieta upadła, tak, jestem kobietą upadłą, jednak daję trochę w skórę, jestem zmęczona już teraz, ponieważ nie spałam w nocy za dobrze i szczerze mówiąc może prześpię się w samolocie. Zobaczymy, a no na razie to sobie zmierzam, żeby się przedostać na drugą stronę, właśnie tą już zamkniętą. No, na lotnisku można już zobaczyć, jak widzicie, sklep Poland, czyli wszystkie wyroby ciekawe tutaj nasze polskie jakieś i czekoladki, i wódeczki do wyboru, do koloru. I całe właśnie lotnisko tak wygląda.
Można sobie różne rzeczy kupić, zobaczyć. Można też oglądać samoloty. Można też właśnie oglądać samoloty i odprawę. No ale to inna odprawa jest. Ludzi pełno. O, a ja idę sobie na gate 7, miał być 4. Szukam 7. I stąd mam ponoć odlecieć, chyba że znowu zmienią. Dlatego ważne jest, żeby po prostu patrzeć co jakiś czas, z którego gate'u się leci, bo jak widać można się zdziwić. No i tu wyglądają tak dla tych, co nie wiedzą, bo czasami ludzie nie latają. Tablice, można zawsze zobaczyć, gdzie i kiedy właśnie będziemy lecieć. I znowu coś tutaj z Polski, mamy jakiś sklep z Wrocławia, a ja nie będę kupować nic z Wrocławia, ponieważ się wywróciłam. O, i można coś zjeść. Także ogólnie widzicie, lotnisko wygląda całkiem sympatycznie. A tu już będzie lot do Islandii. Stąd. No. O, jakiś wizard tam już przyleciał. Może to ten, może nie ten. Tego nie wie nikt. Ogólnie to będzie na tyle, na tę chwilę, ponieważ ja już sobie będę tutaj czekać. Przejdę się trochę, popatrzę, co ciekawego jest. No i co? I będę lecieć samolotem. Przylecę do Islandii i tyle. I będzie fajnie i wesoło. Idę zajmę sobie jakąś miejscóweczkę. To pozdrawiam Was, subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się, cześć!